Chciałbym opowiedzieć o maszynach, na jakich latali nasi wspaniali lotnicy. W 1939 roku, we wrześniu, latali właśnie na takich, czyli to jest P-11C, polski myśliwiec, niestety dosyć już wówczas przestarzały. Proszę sobie wyobrazić, że to był myśliwiec wolniejszy nawet od niemieckich bombowców. No więc nasi, żeby dorównać jakoś, żeby stawić czoło tym nowoczesnym Messerschmittom niemieckim, musieli się wykazać niezwykłymi umiejętnościami, koncentracją uwagi. Chciałbym opowiedzieć o bitwie, jaka rozegrała się 3 września 1939 roku. Walka, która przeszła, można powiedzieć, do legendy. Wówczas na lotnisku polowym w Zielonce pod Warszawą tankowały właśnie nasze myśliwce. To zabierało trochę czasu. No i nagle w pobliżu, w powietrzu pokazały się 4 ciężkie niemieckie myśliwce Messerschmitty 110. No, gdyby one dopadły do tych naszych tankujących, byłaby to masakra. Wówczas porucznik Wojciech Januszewicz wystartował na jedynym gotowym samolocie, już zatankowanym, i stoczył niesamowitą walkę. To była jakby walka komara z 4 szerszeniami. Te Messerschmitty były potężnie uzbrojone, no ale jakie fantastyczne możliwości wydusił z tego swojego samolotu Januszewicz, porucznik, bo proszę sobie wyobrazić, że strącił jednego, drugiego uszkodził, a 2 te pozostałe zrejterowały. No to było coś niesamowitego. No i potem w Anglii nasi przesiedli się na Hurricane'y, czyli na samoloty angielskie, maszyny już znacznie bardziej nowoczesne. I także, proszę sobie wyobrazić, oni potrafili wycisnąć z nich niesamowite możliwości. Hurricane był trochę wolniejszy od Messerschmitta, ale był zwrotny i właśnie postawili nasi na tą zwrotność, bo na czym polegała walka? Na tym, żeby wejść na ogon wroga i go zestrzelić. I to w walce kołowej właśnie oni te możliwości Hurricana doskonale wykorzystywali. My potem w naszym ogrodzie też postawiliśmy Hurricana. Nasz przyjaciel Jan Bromski stworzył replikę w skali 1:1, i ten samolot, ciekawa rzecz, zagrał w polskim filmie Dywizjon 303. Przydał się. To jest samolot bez oczywiście silnika, bez tych karabinów maszynowych, ale przydał się jako rekwizyt tam na lotnisku, bo trzeba było pod Warszawą odtworzyć tę ich bazę Northolt, tą spod Londynu.